Moi drodzy, w ciągu tych kilku minut poruszę temat jasnogórskiej ikony, która jest Hodegetrią. Nie jest to zagadnienie z historii sztuki, ale chodzi nam raczej o ukazanie postawy Maryi, która wskazuje na Jezusa, która wskazuje na drogę przez wielkie D. Chrześcijański wschód zna trzy podstawowe rodzaje przedstawiania Matki Bożej na ikonach. Pierwszym z nich jest Eleuza. Wyraża się przez bardzo emocjonalną relację matki do syna, gdzie Pan Jezus i Jego Matka prawie dotykają się policzkami. Drugim z tych rodzajów jest Orantka, wyobrażenie przedstawiające Matkę Bożą w postawie stojącej, w modlitewnym geście z uniesionymi w górę dłońmi. I w końcu Hodegetria. Hodegetria oznacza wskazującą drogę, tą, która prowadzi. Niektórzy tłumaczą, że ta nazwa nadana temu specyficznemu układowi ikony swój początek miała w Konstantynopolu, gdzie przy drodze prowadzącej do portu morskiego znajdował się kościół z właśnie takim wyobrażeniem, gdzie wybierający się w podróż prosili o łaski Chrystusa i wstawiennictwo Jego rodzicielki. Maryja wskazująca na Chrystusa, wskazująca na drogę. Przywołać tu można słowa samego Chrystusa. Mówi On: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Słownik języka polskiego podaje, że droga łączy ze sobą dwa miejsca. Jest szlakiem komunikacyjnym. Droga to trasa, jaką należy przebyć, aby znaleźć się na jakimś miejscu. Droga to także sama podróż i wędrówka. Możemy powiedzieć, że coś jest na dobrej albo na złej drodze. Ktoś może iść prostą lub krętą drogą. O ciąży możemy powiedzieć, że dziecko jest w drodze, a czyjś pogrzeb możemy nazwać podniośle ostatnią drogą. Jednak w tym całym bogactwie znaczeń nie znalazłem takiego, które łączyłoby się z Maryją. Taką definicję musimy znaleźć sami, a podaje nam ją właśnie ikona jasnogórska. Odczytujemy gest Maryi, która wskazuje na Jezusa, zaś Jezus spogląda na swoją Matkę, gdzie kieruje nasze spojrzenie. Maryja patrzy wprost na nas, mówi do nas, a mówi właśnie tym gestem, wskazując na Jezusa. Jakby chciała nam powiedzieć słowa, które wyrzekła do sług podczas wesela w Kanie, a które codziennie słyszą pielgrzymi przybywający do Częstochowy. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Moi drodzy, ten gest, o którym mówię, jest świadectwem Maryi. I my możemy, a może nawet raczej powinniśmy dawać świadectwo, jak On działał w naszym życiu. Może kiedyś, gdy ktoś nas zapyta, dlaczego wierzysz, odpowiesz: ze względu na Niego. Dlaczego wybierasz taką drogę powołania? Ze względu na Niego. Dlaczego w trudnych chwilach życia uciekasz się do Chrystusa i wskażesz takim gestem i z przekonaniem powiesz: bo On żyje i chce, abym i ja żył, żył w Nim. Bo On sam dał mi łaskę wiary i zaprasza, abym w moim życiu szedł za Nim, bo On jest moją siłą. Prośmy, patrząc na ikonę jasnogórską, aby Maryja wyprosiła nam tę łaskę, aby nasze dłonie zawsze wskazywały na Chrystusa, aby zapraszały do relacji z naszym Zbawicielem, abyśmy zostali wyzwoleni z naszych zwyczajnych sposobów rozumowania i działania i abyśmy mieli odwagę mówić: nie patrz na mnie, patrz na Niego.